Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, gram w Auto Online, odcinek 239. Wsiadamy do naszego odpicowanego troszeczkę już NTT i staramy się wykonać challenge. Challenge tym razem z gatunku tych nowych, które dopiero co pojawiły się praktycznie na kanale. Jeszcze nie te, które w trakcie przerwy zostały przeze mnie pominięte. Chociaż naprawdę nie zostały, bo jeszcze oczywiście pochylę się tam i wyciągnę jakieś najlepsze, najbardziej interesujące, ale tymczasem, no żebyście też nie byli ospali w tych challenge'ach, bo troszeczkę mało się ich pojawia, takich z łapkami pod nimi w komentarzach, więc uwaga, dzisiaj challenge od użytkownika, który sobie wpisał ksywę Popadał XD i XD w sensie taka emotikonka, że ktoś się śmieje i ma zmrużone oczy. Wsiądź do pociągu, otwarty wagon w nawiasie, i zrób 5 gwiazdek, czas 20 minut. Więc dobra, trzeba zlokalizować tory. I tak się chyba dobrze składa, że tam nade mną są. Taki mostek, widzieliście tam po lewej stronie? Bardzo możliwe, że tam. No i też odnośnie nagrywania ścieżki audio oddzielnie i później wrzucania do filmiku, tam po pewnych, powiedzmy, upgrade'ach, po pewnym tuningu. No, powiedzmy tak, dobra, nagrywam drugą ścieżkę audio ze swoim głosem, okej, ale i tak to jest tylko backup mojego głosu, który już jest teraz automatycznie wrzucany do odcinka, bo po prostu nie ma tego wyciszenia gry, kiedy ja coś konkretnie mówię. Dobra, widzę, nie jestem jedyny, który będzie tutaj próbował coś zrobić z pociągiem, chyba że koleś tak po prostu woli jeździć torami. Nie wiem, może ojciec kolejarz albo coś. Nie, ale dobra, mam nadzieję, że nie będzie chciał mnie ścigać. Muszę sprawdzić po prostu, czy jakiś pociąg tutaj kursuje, nie? No tutaj raczej tak, raczej na 100% tak, tylko czy konkretnie w nocy? Bo ja mam tylko 20 minut na wykonanie tego challenge'a. Kurde, właśnie, moment. Powiedzmy, że już 40 sekund leci, to będzie mi łatwiej liczyć. Bo 3 minuta i 40 sekunda nagrania. Okej, żebym nie trafił tutaj przypadkiem w tunelu na niego. Nie, ale tak serio, zastanawiam się teraz, jak w ogóle wejść do otwartego wagonu pociągu. Nie, serio, jak się wbije jakoś z samochodem. Co okej, ale kurczę, nie wydaje mi się. Może lepiej helikopter by się do tego nadał. Oj nie wiem, ale tak kurczę jeżdżę w tej IWF też szukając pociągu i na razie nic nie ma. A zegarek tyka. Nie, ale dobra, jadąc dalej tunelem w końcu na coś muszę trafić. Moment, po prawej gang kolejarzy, naprawdę? Ja tam jeszcze nie zrobiłem przypału należytego. No, trzeba to będzie zmienić, ale to dopiero za jakiś czas. No, na pewno nie w trakcie wykonywania challenge'a. Dobra, Lester, zamknij paszczę. Choć co prawda, nie, no tak właściwie to ja nie korzystam z jego usług. Praktycznie, no chyba, że dołączam do jakiejś akcji szybko. I mi na tym zależy, nie mogę poczekać, aż mi pościg policyjny zejdzie do zera. Nie, serio, tutaj kursują pociągi? No, nie wiem. Ale wiecie co, tak doszedłem do wniosku, że może jeszcze jedną rzecz przetestujemy w tym odcinku, skoro w poprzednim testowaliśmy nową metodę nagrywania głosu. A przetestujmy, czy partnerstwo z... jak oni się nazywali w ogóle? No to jest najlepsze, że jest, mam podpisane partnerstwo z kimś, a nawet nie pamiętam z kim. Nie no, Freedom, oczywiście Freedom. No, czy może to się przyda i będę mógł sobie chamsko słuchać non-stop popu w nagraniach. Więc uwaga, uwaga, jeżeli będą roszczenia, to ta stacja radiowa pojawi się tylko w tym odcinku, na stałe. A jeżeli roszczeń nie będzie, no to sorry, ale ja lubię muzykę popularną w grach. No naprawdę. Czy jakieś kawałki, w których znam tekst. Nawet sobie pośpiewać można czasami. Tylko gdybym tylko słyszał to radio teraz. Więc to właściwie leci. Gaducha, łeee, to dajcie Solwax z powrotem. Nie rebel. Nie, ale serio, kurde, tik-tak, powiedzmy minęły już 3 minuty, mniej więcej, a ja dalej nie widziałem jeszcze pociągu, później pozostanie tylko wsiąść do niego jakoś, nie wiem jak. Nie, serio, ale to może to zróbmy w ten sposób. Cholera, nie tu. Czy lotnisko znajdę na GPS-ie? No, nie, raczej nie, muszę wejść w mapę, mam nadzieję, że pociąg teraz nie pojedzie, bo stoję naprawdę głupio. Ej, ale zmiennie widok. O, dokładnie. Ustawcie mi lotnisko szybko. I tam jakoś dojedziemy. Ej, Deskorian dołącza. Siema, Deskorian. Chyba pierwszy raz mamy okazję wspólnie zagrać. Sorry, że nie uczęszczam teraz do żadnego party czatu, że się nie słyszymy i nie możemy pogadać. No, ale wiesz jak to jest. Czas styka.
Znaczy nie, no czas leci, zegarek tyka. No, jakby czas tykał, to ale by nas kurczę uszy bolały. Bo czas płynie cały czas, więc tykanie by było nieprzerywane. W dzień, w nocy, w kiblu, w salonie, grając, śpiewając, rozmawiając przez telefon, zawsze w uszach byś słyszał tykanie. Nie, cholera, czemu mam zawrócić? A bo tu nie przejadę. Ała. Nie, ale przynajmniej dobrze deskorujam, że jesteś w ekipie. Tam widziałem, dołącza ziom. Mordercze lamy, a w ogóle ej, warto wspomnieć z racji tego, że to jest najczęściej i najchętniej oglądany materiał na moim kanale, czyli seria z GTA Online. Warto wspomnieć, że postawiłem ten fanpage obiecany z okazji 1000 widzów. No facebook.com/piecholplaysgames. No nic odkrywczego, no moglibyście na to sami wpaść, jeżeli byście pomyśleli troszeczkę, tak naprawdę. No, ale nie, no nigdy dopytywał, więc spokojnie, spokojnie. Nikomu nie zarzucam braku inteligencji bądź pomyślunku. Tak, tylko wspominam. Potem chyba 14 polubień ma dopiero ten fanpage. I zastanawiam się, co tam wrzucać. Póki co tam wrzucam delikatne spoilery odnośnie następnych odcinków. Na przykład, że niedługo pojawi się gra o Tron, albo coś tam, no. Ale jeszcze coś tam z tym wykombinuję na pewno. Jak to się wszystko ruszy należycie. Nie, dobra, ile czasu mniej więcej? O, shit, 15 minut jeszcze powiedzmy. No nie wiem, czy wrzucę timer. No, warto by było go wrzucić, tylko kurczę, czy na pewno odmierzam czas od dobrego momentu? Czy nie powinno być przypadkiem od momentu, jak zasiądę na pokładzie pociągu? Nie wiem, o ile uda mi się wejść, ale z pomocą helikoptera bądź innej maszyny latającej jest to bardziej prawdopodobne. Tylko kurczę, teraz z powrotem dojechać w miejsce, gdzie były tory. No będę pamiętał, ale moment, właśnie, miałem sprawdzić non-stop pop. A już niedługo wysiądziemy z samochodu, więc kurczę, radyjko nie będzie leciało, niestety. Okej, ktoś tam umarł w akompaniamencie muzyki popularnej. Popu. Nie, dobra, dobra, mam nadzieję, że jakiś helikopter w miarę szybki. Proszę bardzo, i jeszcze sobie postrzelamy, jakby co. No, nie czytajcie tej ksywki po lewej stronie w ogóle. Ej, tak właściwie no. Ominęła nas świąteczna aktualizacja. No nie grałem w święta, wybaczcie. No inne sprawy były ważniejsze. Miałem wyższy priorytet. Ale w ogóle nie wiem, czy ja bym teraz odwiedził jakiś sklep z ciuchami, czy jeszcze znalazłbym jakieś świąteczne pozostałości. Jakieś stroje, maski, czapki. Wszystko oczywiście w klimacie świąt. No pewnie tak. Bo widziałem w Ammunition wyrzutnię rakiet namierzającą. Czyli już będzie można z ziemi z pełnym lokonem strzelać. Kurczę, kosztuje no 68 albo 69 tysięcy. Więc jakby co będzie zbieranie, bo mamy póki co 7. No i tak to jest, byłem bogaty. Miałem prawie okrągły milion i nagle zeszliśmy do takich niskich kwot. No ale to tam parę akcji powiedzmy. I stan konta się unormuje. Nie, tak w granicach 100 tysięcy, żeby mieć zawsze i będzie fajnie. Bo teraz jedyne co mi pozostaje robić z pieniędzmi to albo zbierać, albo kupować ulepszenia do Entity. A może samolot? No i też oczywiście ta wyrzutnia rakiet pozostaje. Nie, serio, a jeżeli pociągi nie jeżdżą w nocy, nie kursują, to w sumie no, cisza nocna i tak dalej, ale... Ciężkie towarowe pociągi w nocy, no chyba nagminnie się poruszają, tak mi się wydaje. Ale dobra, tory gdzieś były po tej stronie. Ej, nie chodziło mi o strzelanie wcale. Tory są. Teraz tylko szukać pociągu. No, a w ogóle możemy tutaj sobie włączyć radio. No i proszę bardzo, jednak przetestujemy. No, stop pop. Czy ja to znam? Nie, nie znam tego. Więc może też wytwórnia się nie upomni. Ej, moment, żeby nie zahaczył tylko. Supy wysokiego napięcia. No ej, nie, no kurde, bez przesady. A może to jest opuszczony tor? Że tu nie jeździ pociąg. Kurde, nie, stop. No przecież widziałem nie raz właśnie, jak koło tej bardzo ruchliwej ulicy przejeżdżał jakiś pociąg, który próbował mi, no zazwyczaj poszykować, też ten, pokrzyżować szyki. Pokrzyżować moje plany. Chciałem sobie tylko zwyczajnie przejechać, a on we mnie jebs z całym impetem. Ej nie, serio, skoro jeszcze do niego nie doleciałem, to jest większa szansa, chyba że jest za mną. I serio, wypadałoby już się pospieszyć, bo kurde, mniej niż, nie no, około 10 minut mi zostało. A ja dalej szukam.
Still searching. Still looking for a train. Nie, serio, ale jeżeli ten nie będzie miał na przykład otwartego wagonu, no to wyląduję na dachu, jestem helikopterem. Kurczę, jest łatwiej. Powinno być łatwiej przynajmniej, w zamyśle. No, ale serio, nic nie jedzie. No żadne... Klasyczny dla pociągu. Nie, naprawdę, kurczę, zaczynam się zastanawiać. Bo nie chcę odwalić teraz sceny z Mission Impossible i wlecieć helikopterem do tunelu, bo to się na pewno źle skończy. No ale zaraz tunel będzie, a pociągu ani widu, ani słychu. Cholera, tam jakiś koleś na dole. Ej, chodź. Ziom, koleś. Ej, nie, to jest właśnie ziom, to jest Deskorian, cześć. Cześć, pozwól, że strzelę koło ciebie rakietą porozumiewawczo. No, ale już więcej nie strzelam, bo jeszcze, nie daj Boże, wzbudzę w tobie atak agresji i zaczniesz strzelać do mnie. A na tym mi teraz wybitnie nie zależy. Fajnie byłabym mógł sobie polatać po prostu. No nie, no kurde. Ej, chyba... No nie, to myślałem, że to światło pociągu, a to po prostu światełko w tunelu. Światełko nadziei, która jest złudna. A poza tym nie wiem, czy bym w ogóle wleciał. Tak serio. No czemu nic nie jedzie? Akurat teraz, w ogóle, którą mamy godzinę? Czwarta, no zaraz już, jeżeli naprawdę w nocy nie kursują, to już zaraz powinien jakiś pojechać. No. Kurde, będzie jechał tędy. O, cześć, Deskorian. No, nie wiem, czy wiesz, co może przyjechać tym tunelem zaraz, ale stoisz chyba wybitnie na jego torze jazdy. Ja bym się przesunął. Nie no, Deskorian, wiem, siema, cześć. Witam, ale akurat w tym momencie wykonuję challenge, ale ciężko, wiesz. Nie, dobra, ale kultura piechol przede wszystkim. A weź się przywitaj chociaż. Siemka. Dobra, i lecę dalej, wybacz. Ale zaraz tutaj naprawdę może przejechać pociąg i jak stracę ten helikopter, to challenge będzie skopany. Nie wiem, czy zdążysz wsiąść. Dobra, zdąży. Bo coś ten pociąg naprawdę, kurde, nie kursuje. Ale zostawiłeś auto w takim miejscu, że ej, może zatrzyma pociąg. Ale nie, to jest wielce wątpliwe. Te pociągi są z gatunku, nie zatrzymuje się, nie ma... Za cholerę nie! Po prostu nie. Dziecko przebiegające przez tory, stado owiec, helikopter, samochód, czołg? Nieważne. I tak jedzie dalej. Jakby tam kierowała maszyna, która nie ma kamery z przodu ustawionej. Ej, czemu mnie ściga policja nagle? Czyżby Deskorian do kogoś strzelał? Ej, nie, no kurczę, postrzelałbym sobie do tunelu, ale jest duże prawdopodobieństwo, że trafię w samochód Deskoriana. A kurczę, nie mam teraz pieniędzy, żeby płacić za ubezpieczenie. Aha. No przydałoby mi się stałe OC. No kurde, jedzie! Ale nie w tą stronę. Ej, dobra, ale jeszcze... No nie. Ej, kurde, ale krótki był! Przegapiłem! Ale dobra, ważne, że jadą. Ej, nie zniszczyli mu pojazdu. No ale szczęście, Deskorian, ale szczęście. Nie, ale dobra. No siemka, wiem, że siemka. No przecież lecimy razem. Tym samym helikopterem. Zasalutowałem tobie. Niestety wybacz, ale nie odpiszę teraz. Nie, raz, że poruszanie się po szlakach komunikacyjnych na PlayStation jest jeszcze dla mnie delikatną czarną magią. Nie wiem, jak szybko wejść w wiadomość, szybko odpisać. No, to jeszcze przyjdzie z czasem zapewne, bo póki co jestem typem gracza samotnika. Ej, dobra, moment, ale gadu. A tu czas leci, to raz, a dwa. Ożysz, kurde, no! Zwiększyć pułap, albo nie, tak właściwie nie mogę zwiększyć pułapu, bo mi znowu pociąg ucieknie. Więc trzeba utrzymywać stałą wysokość, może już nawet w ten sposób odwrócić maszynę, bo liczę, że pojedzie w tamtą stronę, bo tam będę miał... Oj! No! Co to było? Ten, kurczę, z tą ksywą i w tej dziwnej kominiarce, no pio! No to się chyba raczej, kochani, dzisiaj nie uda. Ale dobra, jesteśmy koło torów. Bo zawsze jest możliwość, że jakoś uda mi się wsiąść, tak po prostu. Moment, jesteś gdzieś tu, kolego. Znaczy, oczywiście, kolego, tak na wskroś, bym powiedział. Dobra, jeszcze troszeczkę się poturlaj, Lamo, troszeczkę się poturlaj, bo tam póki co żaden strzał nie wchodzi. No ale jak na takiego rozpierdalacza, to jeszcze, kurczę, samo we mnie trafia. A w ogóle moment, czemu jeszcze mój auto aim nie działa? Przeładuj sobie broń, jeżeli potrzebujesz. No i po główce! No co ty ro... no nie, no jak to tak to? O, ale czuję się teraz mega słaby.
A tutaj dalej timer od challenge'a leci. Ej, dobra, dobra, snajpa. Może się uda go wyhaczyć. No co jest z powiększeniem? Nie, bo to jest karabin wyborowy. Nie, to nie jest w ogóle snajpa. Co ja zrobiłem? W co ja wszedłem? Nie, dobra, zresztą kid, nie ma czasu. Gdzie są moje tory? Trzeba się szybko dostać na właściwe tory, czyli znaleźć tory. Ej, czy tutaj przypadkiem to? To nie jest to? A w ogóle chyba pociąg słyszałem w tle, no kurde! A może umówmy się, że ten timer wystartuje dopiero od momentu. Jak uda mi się dorwać jakiś pociąg. Ron, teraz? Nie, nie, nie. Deskorian, wybacz, że nie wsiądę z tobą, ale nie wiem, czy ty skumałeś, o co mi chodzi tak właściwie. Z tym pociągiem, mimo tego, że napisałem, że challenge accepted pod filmikiem, to znaczy pod właściwym komentarzem. Pod właściwym filmikiem. Ej, dobra, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tu na górę, tu na górę, tu na górę. Chcesz, możesz iść ze mną, zapraszam. Zawsze w kupie raźniej. Jasny drift w górach, no kurczę, chciałbym, ale nie mogę. Bo jeszcze muszę zrobić 5 gwiazdek. I chyba z racji tego, że zależy mi na czasie, to zrobię sobie 5 gwiazdek, a później dopiero wsiądę na pokład pociągu. Nie, to było oszustwo. No kurde, dalej, tam, stamtąd musi przyjechać pociąg. Tak by było najlepiej, choć w sumie może też przyjechać z drugiej strony, tylko nie wiem, czy w tunelu posieje wystarczający przypał. No Deskorian, krzyknij, jak będzie jechał już. Albo pomachaj ręką, cokolwiek. Whatever, po prostu cokolwiek, daj mi, żeby coś mi dało znać. Ej, wiem, zatrąb, po prostu zatrąb. Ej, zielony dym pod kołami. Czyli neony, dobrze widzę, tak. I logo ekipy jest i emblemat. No pięknie, salutuję. Dobra, ale nie, serio, wybacz, ale naprawdę, pociąg, pociąg, to jest priorytet teraz. Musi zaraz się tutaj pojawić. No albo nadjechać z drugiej strony równie dobrze. Kurczę, trafiła do kogoś nagroda, którą ja miałem zgarnąć. Przynajmniej miałem chrapkę na tą nagrodę. O, 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 jedzie, 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 dobra, 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 na którym, na tym? Nie, na drugim. Dobra, dobra, uwaga. Próba numer jeden i oby nie ostatnia. Jest! Dobra, za pierwszym razem. Teraz siać, przypał, bam! Kurde, bam! Może w taki samochód tam trafię. No dobra. Ja czasu mi zostało niewiele. Coś koło 5 minut. Kurde. No dobra, tutaj nie posieję odpowiedniego przypału, więc może przeładujmy granatnik. No, ale mam nadzieję, że ten tunel naprawdę nie ciągnie się w nieskończoność. Bo tutaj naprawdę nie posieje gnoju. Odcinek? No tak, Deskorian, dokładnie, zgadłeś. Wow, ej. Ale nie idzie wysadzić pociągu, nie? Mam nadzieję. Ale zresztą sprawdzić można, czemu nie? Nie zaszkodzi. A może przynajmniej odczepię tamte parę wagonów, nie? Nie, bo właśnie marnuję cenne granaty do granatnika. Dobra, uwaga, uwaga. To jest twoja chwila prawdy, Super Lamo. Strzelaj celnie i dobrze. Jeżeli będzie w co strzelać, oczywiście. O kurde, delikatne slumsy, ale no i tak. O, i widziałem tam samochód. Dobra, czy to zasłużyło chociażby na jedną gwiazdkę? No, kurde, jakieś bardziej uczęszczane, lepiej zurbanizowane tereny? No, marnuję, teraz wybitnie marnuję. Strzały, nie mam jeszcze żadnej gwiazdki, nie było żadnej eksplozji. Moment, kurde, to są... Będziemy przejeżdżać koło Los Santos Customs chyba. Zaraz, niedługo. Może tam granacik. No kurczę, no w żuli, no kurczę, za żuli to nie dostanę nawet jednej gwiazdki pościgu. Aaaa, co to jest za firma? Loco? No jestem trochę loco teraz, jadąc z pociągiem i strzelając do wszystkiego i wszystkich, no. No, no kurczę, eksplozje sieją się na prawo i lewo, ale żadnej gwiazdki nadal. Więc może postrzelajmy. O, tam coś jedzie, tam coś jedzie, tam coś jedzie. Ostrzelajmy to w cholerę. I zniknęło, więc to się nie liczyło. Uuu, może być gorzej. Oj. No ej. Moment. Jak to leci? Że nie mogłem trafić. Wydawało mi się, że 3 dobre granaty posłałem. I tak właściwie zostały jeszcze tylko 2, więc muszą polecieć tam. Bo chyba wjeżdżamy do tunelu znowu. No kurde, wiedziałem. Więc nawet jeżeli teraz zarobię jedną gwiazdkę, to zdąży zniknąć, zanim wyjadę. O, patrzę na licznik. Kurde, słabo, słabiutko. Coś niewiele ponad 1,5 minuty chyba. Ale cholera, dobra, zaraz wyjedziemy. Więc czym ja mogę posiać przypał? No karabinem maszynowym, oczywiście, że tak, no oczywiście. Przeładuj. Jak to jest kolba teraz? A myślałem, że...
Ej, to ja się nie dziwię. Dlaczego nie mogłem kolbować innych graczy, jak teraz samo wciśnięcie ataku to jest dalej strzał w dalszym ciągu. Tylko tak jakby z biodra, choć dalej celuje. W sumie nie całkiem. Nie, dobra, serio, kurde, tutaj na górze może ktoś będzie chodził. Może jakiś policjant zauważy strzały z pod ziemi, no kurde. W jednym z challenge to mi się bardzo przysłużyło. Jak wpadłem pod mapę i mogłem z pod ziemi strzelać, no ale chyba nie teraz, niestety. No dobra, może przejmę po prostu stery tej kolei. Brucey wypieprza w każdym momencie, jak wyjeżdżam z tunelu i muszę mieć wprawne oko. No ale do kogo tu strzelać, jak tu nikogo nie ma? No gdzie? Kurde, gdzie? No tam na dole ewentualnie ktoś, coś, jakoś, gdzieś. No ale... O, o, uwaga, dwie gwiazdki! Dobra, jesteśmy na dobrym tropie. Jeszcze pół minuty tak na oko. No nie, no ale umówmy się, kurczę, było dużo nieprzewidzianych rzeczy. Więc nawet jeżeli mi się połowę czasu uda, to jestem w stanie domniemać, że autorowi i tak. Po prostu o to chodziło, żeby było to 5 gwiazdek, ale czemu ja nie strzelam, kurde? Do wszystkiego i wszystkich, pion, do wszystkiego i wszystkich. Teraz by się granatnik przydał, akurat. No tam policjanci jechali, no kurde, do nich syp, do nich! Bo stracą zainteresowanie jeszcze, fajnie by było, jakbym któregoś zabił. Ej, chyba tak właśnie było, albo nie, albo po prostu stracili mnie z pola widzenia, z kurde, no. Tam, tam, no patrz, kurde, tam przejeżdżasz, a ja strzelam w ten most, po którym jedziesz akurat. Nic? Tu ludzie biegają. No patrz, jaki mayhem. Ale nie mogę, kurde, nikogo trafić, co jest grane. Nie, bo zaraz wyjedziemy gdzieś totalnie na wieś. Uuu. No tu, chociażby kierowcę, coś, kurde, traf... No mógłbym przysiąc, że tam to chociażby raz trafiłem. No dobra, strzelamy do auta, może zdążę eksplodować. A może też ktoś inny się trafi. No tutaj, proszę bardzo, no stoi na światłach, kurde. Nie ma ucieczki. Psychol jedzie pociągiem i strzela, no. Kurde, i dalej dwie gwiazdki. Jakiś radiowóz. Szybko, no ale też fajnie by było kogoś zabić, żeby ten krzyżyk się pojawił. No czemu nagle przestaje strzelać? Łosiu. No trzeba bardziej zurbanizowanego terenu nie będzie teraz. Naprawdę. Więc jeżeli tutaj nie wpadnie chociażby trzecia gwiazdka... No teraz? Jak teraz? Aaaa, już zjeżdżamy gdzieś, kurde, do podziemi, no i pięknie. No i lipa, nie udało mi się posiać pięciogwiazdkowego przypału. Jest mi z tego tytułu bardzo przykro, ale... Jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze ktoś tu się może zaraz pojawić na horyzoncie. Ktoś, kto zgarnie ode mnie headshota. Choć nie, no raczej z moją dzisiejszą celnością to w ogóle będzie chyba body shot po prostu. Albo leg shot. Byle co, byle trafić, piechol. Byle co, byle trafić. Dobra, ale przeładuj. Może ktoś tu zaraz się pojawi, ale to jest wielce wątpliwe. Naprawdę, to tam jest Los Santos Customs. I nikt tam akurat nie podjechał, więc jest turbo mega słabo. Mamy jakieś granaty? Mamy. Nawet dużo, więc kurde, rzucaj. No nie, no i tak, widzicie jak to leci? To się nie dziwię, że granatem nie trafiłem. No, bo tu bierze jeszcze pęd pod uwagę. Ej, czy tam biegał policjant po tora? Nie, niemożliwe, nawet nie jestem ścigany. Dobra, tu mam 3000. Więc może z tego teraz. Przy tym w ogóle nie wiem, czy łatwo jest trafić kogoś będąc na pokładzie pociągu. Kurde, coś, no nie trafiłem jeszcze nikogo, ale to nie oznacza, że jest ciężko. To oznacza po prostu, że ja mam streeta wybitnego dzisiaj. Ale w ogóle to dodanie, że dzisiaj było potrzebne. Po prostu ten street jest w ogóle obecny. W każdym materiale. Ej, nie no, teraz żałuję tyle, że nie można posłuchać muzyki z radia. Sobie w telefonie na przykład albo coś. Bo jest trochę cicho, tylko dźwięk pociągu. Nie, kurde. Ale przypał. Ej, dwie gwiazdki to jest maks, co można osiągnąć? Nie no, to na pewno nie. Maksymalną ilością gwiazdek jest 5. Ale to jest maks, co ja mogę zrobić? Taki tylko przypał? Wystrzelałem się ze wszystkich granatów w granatniku. Troszeczkę nawet zwykłych granatów wyrzuciłem. No. No już myślałem, że mnie eksplozja sięgnie. No to ale byłby... Nie, w tym momencie bym naprawdę odcinek skończył po prostu. Nie, ale serio, kurde. Mi przykro. Nie chcę się jeszcze poddawać, nie chcę, ale naprawdę nie mam zbyt dużo czasu dzisiaj na nagrywanie. Jutro będzie go więcej i usiądę do GTA znowu. Więc Discordian, jeżeli to słyszysz, a raczej... Kurczę, nie, to jest raczej niemożliwe.
Wow, opychowiec mają, że zapierdacza. Powód się napiadł, ale deskora nie ma pieniędzy. Więc widzę, należymy do tego samego kręgu biednych. Ej, kurde, ja tu gadu. A tutaj do strzelania samochody, kurde, granaty teraz. No coś tam na pewno jedzie, na pewno coś wybuchnie. Dobra, trzy poszły. Jest jedna gwiazdka. No ale cholera, no, jestem nie na tym torze, co trzeba. Nie widzę autostrady, cholera, nie, no dobra, muszę wyrzucić jeszcze więcej. No to chyba moja najlepsza szansa, największa i chyba jedyna zarazem, żeby tu się jeszcze coś udało. No. Albo wejdę, no mój stan psychiczny, no dobra, wiem, że jest teraz nie całkiem fajny. Ej, dobra, dobra, teraz tutaj, ale ciężki, CKM-em. No, no nie wiem, dwie gwiazdki. Jakbym mógł teraz wyskoczyć, zrobić 5 i z powrotem wsiąść na pokład pociągu, to było dobrze, no ale niestety to tak nie można, to się kurde nie uda. No, no dobra, duża, wielka ciężarówka piechol, no parę strzałów, chociaż parę strzałów. No coś tam było. Ale dalej dwie gwiazdki jeszcze mają zamiar zniknąć. Nie, serio, idzie tu wejść na górę. O, tutaj stanę, tylko że kurczę, teraz się nie rusza. No po oponach. Kurde, po wszystkim. Byle trafi. No trafia może, ale nie zabija, no to na pewno. No i najlepszy moment na przeładowankę. No, dwie. Mam dwie, nie mam więcej, chyba nie będzie więcej, ale może dorzucę. No tam coś, kurczę, musi wybuchnąć po prostu. Musi coś eksplodować, jeżeli ten granat doleci do ulicy. Bo jakiś, tej, policjant. Tu jestem, spróbujcie mnie, kurczę, złapać. Catch me if you can, and please try. Nie no, kurde, bo już mi się argumenty kończą. Mogę dalej strzelać, no ale to nie zmienia faktu, że raczej, kurczę, już naprawdę ten challenge trzeba będzie uznać za skopany. A, dobra, jeszcze chwilę. Dajcie mi jeszcze parę minutek dosłownie, żeby spróbować, mimo tego, że teraz właśnie znikną zaraz te dwie gwiazdki, na które tak ciężko pracowałem. Traci 2157 dolarów, zabij oprycha, bo zainkasować forsę, trochę mało. Ej, helikopter! To jest to, tu jestem, tu! I'm fucking here, dobra, tu, spasz, strzelam do ciężarówki. Trochę niecelnie, ale teraz już no parę strzałów wpadło, może nawet po oponkach. Czy to był radiowóz? Nie, no kurde, zniknął, pościga tam był helikopter! A helikopter to by było remedium na moje problemy teraz. Autentycznie, bo on by sobie latał nade mną, ja bym go strącił, później miałbym trzy gwiazdki, przeleciałby kolejny itd. itp. i może by się udało zrobić to 5 magiczne. No kurde. Nie, serio, wiecie co? Ej, a może zróbmy tak? No, że odwieszę ten challenge na haczyk i spróbuję w kolejnym odcinku następny raz. No nie było nic o ilości prób, było coś o czasie. Czas przekroczyłem. No ale też długo szukałem pociągu, no i były nieprzewidziane zdarzenia, które zapobiegły temu, żeby mi się udało, więc ej, dobra, tak zróbmy. Kochani, ja w tym miejscu kończę ten materiał, challenge odwieszam na haczyk do następnego materiału, czyli do jutra. No i żegnam się z wami i jutro, mam nadzieję, że będzie lepiej, po prostu. No, jakby co, pamiętajcie o fanpage'u. Ja wiem, na pewno 2-3 osoby przybędą po tym materiale, no tego jestem pewien. Dobra, hej, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!